troszeczkę zmian w samochodzie, jest nowa aerodynamika, ale to jest bardziej wszystko podyktowane wyścigami płaskimi. Zmiana jednostki napędowej też podyktowana wyścigami płaskimi z tego powodu, żebyśmy nie bili się razem z bratem, który jedzie kliówką, moją starym autem do 2 litrów, ja jadę ponad 2 litry. Natomiast auto do wyścigów płaskich, do wyścigów długodystansowych musi mieć bardzo żywotny silnik, więc tutaj postawiliśmy na jednostkę o większej pojemności, która będzie żywotniejsza.